Gdy Volvo C40 zadebiutowało na rynku, miało za dużo koni, za dużo silników, było za szybkie, pewnie też za drogie. Na szczęście dzisiaj do wyboru dostajemy wersję, która jest słabsza, co tutaj paradoksalnie może być plusem. I co jeszcze ciekawsze, mamy tu napęd na tył. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil. A może powinienem powiedzieć chory Kamil. Między innymi dlatego wstęp nie z zewnątrz samochodu, tak jak zawsze, tylko ze środka, bo mi po prostu za zimno. No ale mam nadzieję, że uda się skupić na te 20 minut i nie nagadać głupot. Także do rzeczy. Czemu zacząłem tak dziwnie i powiedziałem, że tutaj słabsza wersja może być paradoksalnie lepsza? Przecież zawsze wolę więcej koni, więcej mocy, wszystkiego więcej. No ale zobaczcie. C40 na początku miało ponad 400 koni. 4,7 do setki. Komu takie dane i takie osiągi potrzebne są w tego typu samochodzie? Na co się to natomiast przekładało? Oczywiście na cenę zakupu, ale też potem na wykorzystanie samochodu i głównie na zasięg. Czy też koszty ładowania i w konsekwencji przejechania każdych 100 km. Jak to wygląda w przypadku wersji, którą dostałem dziś do testu? No to może nie powiem, że zaglądamy pod maskę, ale sprawdźmy sobie, co do tego testu dziś otrzymałem. A otrzymałem wersję określoną jako Single Motor Extended Range, co oznacza nie dwa, a jeden silnik elektryczny. Dysponuje on mocą 252 koni mechanicznych. Maksymalny moment obrotowy to 420 Nm. Mamy tu oczywiście napęd na tył, a bateria to 82 kWh. C40 jak to w Volvo rozpędzi się maksymalnie do 180 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 7,3 sekundy. No i dobra, jak widzicie, w porównaniu do wersji 400-konnej, ta wersja jest co prawda zauważalnie słabsza, ale nadal te dane, przynajmniej na papierze, są bardzo dobre. A jeśli weźmiemy pod uwagę, co to w ogóle za samochód, to powiedziałbym, że te dane są wręcz rewelacyjne. No ale właśnie, co to w ogóle jest za samochód? W ogólnym zarysie mógłbym powiedzieć, że to jest takie XT40 a la coupé. Chociaż mamy tu oczywiście drzwi z tyłu, ale zobaczcie, jak mocno opada linia dachu. Przekłada się to na, myślę, jeśli nieładny, to na pewno ciekawy wygląd. No ale pytanie, jak to też przełoży się na miejsce w środku. Zaglądamy do bagażnika. A ten oferuje 404 litry pojemności. Do tego schowek pod podłogą oraz bardzo fajną możliwość zabezpieczenia bagaży przed przemieszczaniem. Natomiast z przodu, jak to często w autach elektrycznych, mamy tak zwanego franka, czyli dodatkowe 31 litrów. Ok, to kufer, czy w zasadzie kufry, mamy z głowy. Teraz kanapa. Ja przy swoich 182 cm wzrostu tutaj się zmieszczę, ale tego miejsca jakoś szczególnie dużo nie zostanie. I dość podobnie jest nad głową. Tego miejsca szczególnie dużo nie mam, ale z drugiej strony myślałem, że będzie gorzej. No i dla formalności rzućmy okiem, jak to było w przypadku Grześka, chociaż można się domyśleć. Zmieścił się, dał radę wsiąść, ale wygodnie to tutaj by mu na pewno nie było. Przypomnę, on ma 192 cm wzrostu. Dobra, tył mamy załatwiony, przeskakujemy do przodu. Co prawda powiedziałem, że jestem chory, ale chyba chorobą wszystkiego tłumaczyć nie można. No i jak sobie zacząłem szukać, żeby ten samochód jakoś uruchomić. No i szukam jakiegoś przycisku, tu nic nie ma, pokrętła, czegokolwiek, jak to w Volvo, czasami zdarza się pokrętło, no nie ma nic. Szukam, choroba chorobą. Bingo. Wiecie, gdzie jest przycisk do uruchamiania tego samochodu? Nigdzie. Trzeba wsiąść, nacisnąć hamulec, wrzucić drive i ahoj przygodo. Chwilę mi to zajęło, ale jakoś do tego sam doszedłem. Bez czytania instrukcji obsługi. Powiem Wam, że to jest o tyle dziwne, co fajne. No bo z drugiej strony, my chyba jesteśmy przyzwyczajeni, że samochód trzeba uruchomić, a jeśli mamy silnik elektryczny, to w sumie po co to robić? Wsiadasz, jedziesz, wysiadasz, włączasz P, wychodzisz, koniec. Całkiem fajne rozwiązanie. I może to nie jest jakoś szczególnie istotne, ale wspominam o tym, żebyście Wy nie tracili czasu na poszukiwanie tego przycisku do uruchamiania samochodu, bo jego tu po prostu nie ma. Natomiast to, co tutaj jest, to system od Google'a. Nie będę się jakoś szeroko rozwodził, bo myślę, że wszyscy już wiedzą, jak to działa. Powiem tylko, że, co może trochę dziwne,
Android Auto działa przy użyciu kabla, nie jest bezprzewodowy, ale z drugiej strony, jeśli mamy tutaj wgrany system Google'a, to ja jakiejś szczególnej potrzeby do korzystania z Android Auto przez sparowanie telefonu nie widzę. Oczywiście możecie się tu wszędzie pologować, na Spotify'e, tak naprawdę na wszystko i korzystać z samochodu i z tego systemu bez parowania Android Auto przy wykorzystaniu telefonu. To jest bardzo fajne rozwiązanie. Czy to działa lepiej, to, czyli ten system, niż było wcześniej? Mam pewne wątpliwości i one są też często podnoszone przez użytkowników, ale jeśli użytkownikiem Volvo nie byliście wcześniej, to jest moje zdanie, ale jeśli tym użytkownikiem nie byliście, to to powinno być dla Was bardzo fajne. Fajne jest też to, że jeśli włączycie mapę i włączycie sobie jakiś cel, na przykład, nie wiem, włączyłbym teraz Łódź, to mapa nie tylko wskaże Wam drogę, ale też będzie wiedziała, ile mamy baterii i ile tej energii w baterii pozostanie po dojechaniu do celu. Bardzo mi się to podoba. Natomiast to, co podoba mi się mniej, to tak jak w przypadku każdego Volvo, zegary, a może inaczej. Same zegary są bardzo fajne, ja je bardzo lubię, ale one mają taką cechę, że albo macie zegary i na środku mapę, albo macie zegary i na środku nic, czarną dziurę. Nie wiem, czemu Volvo tak to robi, bo to jest idealne miejsce do wykorzystania na cokolwiek, a nie czarną dziurę, no ale tak już jest. I może jeśli już jestem przy rzeczach, które tutaj mi się nie podobają, to idźmy dalej. Tylna szyba, ona tutaj niby jest, nie ma tam wycieraczki, ale przede wszystkim przez tę szybę praktycznie nic nie widać. Jak ktoś jedzie troszkę dalej, to nie wiecie, co to jedzie. Widzicie światła, a nie widzicie już szyby tego samochodu, nie wiem, nie widzicie dachu, czy to jedzie jakaś policja, czy cokolwiek. Bardzo słaby widok do tyłu przy wykorzystaniu lusterka i oczywiście tylnej szyby, bo z lusterkami bocznymi jest już ok. No i rzecz, która mnie tutaj zaskoczyła chyba najbardziej. Tylko pamiętajcie, że to, co teraz powiem, mówi świr i ktoś, kto nie jest zupełnie miarodajny do 98% klientów. Audio. Mamy tutaj system Harman Kardon. Po pierwsze firma, którą ja bardzo lubię. Po drugie system audio, system nagłośnienia, który w innych modelach Volvo gra bardzo dobrze. I tak też założyłem, że będzie tutaj. Oczywiście w tych innych modelach Harman jest totalnie nieporównywalny do systemu od Bowersa, czy Bowers & Wilkins. Jest dużo gorszy, ale nadal gra bardzo dobrze. Tutaj jestem zaskoczony, bo to jest pierwsze Volvo, tym bardziej nie ze standardowym nagłośnieniem, tylko z tym lepszym, które gra dla mnie bardzo przeciętnie. I to jest chyba największe zaskoczenie na minus dla mnie w tym samochodzie. Tylko pamiętajcie, to mówiłem ja, świr pod względem audio. Jestem przekonany, że dla tych właśnie 98% klientów to będzie grało świetnie. Ja natomiast byłem tym, czy jestem, mocno rozczarowany. Średnio podoba mi się też ta tapicerka z wełny, czy tam z domieszką wełny. Ja za takimi fotelami za bardzo nie przepadam. Wolałbym tutaj po prostu skórę, fotele wentylowane. Wtedy moim zdaniem byłoby lepiej. No i ostatnia rzecz, do której w sumie w Volvo się już przyzwyczaiłem, czyli sterowanie klimatyzacją. Jak wiecie, czy też jak widzicie, tutaj wszystko jest oczywiście w pełni dotykowe. Ale tak jak mówiłem, o ile w innych modelach ja do tego sterowania się przyzwyczaiłem przez to, że ten ekran był po prostu większy i łatwiej było mi trafić w te stopnie, to tutaj jest to mniejszy model, tym samym ekran jest mniejszy i miałem pewne problemy z trafieniem w stopnie, na przykład jadąc wieczorem, gdzieś tam padał deszcz, trzeba było sobie szybko zwiększyć temperaturę, zwiększyć nadmuch. Nie było mi do końca tak intuicyjnie, tak poręcznie, jakbym chciał. No ale jeśli chodzi o wady, to myślę, że to w zasadzie tyle. Zalet. Tak jak może widzieliście, jechałem sobie właśnie bus pasem. To jest coś, co ja w samochodach elektrycznych, jeżdżąc dużo po Warszawie, po prostu kocham. Tak samo to, że mogę sobie stanąć gdzieś tam w centrum i nie płacić za parkowanie. To jest jakieś 40 czy 50 zł dziennie. Jeśli ktoś staje, parkuje w centrum, to jest coś fantastycznego. Pytanie, jak długo to jeszcze pozostanie, tego nie wiem, ale póki co to mamy. I jazda bus pasami, gdzie naprawdę potrafię na tym zaoszczędzić bardzo dużo czasu i też sporo pieniędzy parkując w centrum, to jest coś, co w elektrykach uwielbiam. Mówię o tym, bo wiem, że widzę po komentarzach, że nie wszyscy jeszcze mają taką pełną świadomość, że to tak wygląda. No właśnie, ale skoro powiedziałem o jeździe, to może przejdźmy do tego aspektu, bo w końcu rozmawiamy o samochodzie. Jak jeździ ten wariant Volvo C40? No to moim zdaniem naprawdę zaskakująco dobrze. Co jest trochę zaskakujące, to mimo tego, że mamy napęd na tył, to ci wszyscy asystenci, którzy tutaj są, czy też może te systemy bezpieczeństwa powodują, że za bardzo nie czuć, że jedziemy tylnonapędowym samochodem. Czy to jest plus? Pewnie nie dla wszystkich, no ale takie jest moje odczucie.
Natomiast sama jazda jest niesamowicie płynna, co też nie jest dziwne, bo jedziemy samochodem elektrycznym, ale jeśli ktoś nie wie, to szukając samochodu do miasta, a to jest samochód do miasta, to jest jego jedna z największych zalet. Możemy sobie to trochę sami zepsuć. W jaki sposób? Otóż w ustawieniach możemy sobie włączyć One Pedal Driving. I powiem szczerze, że brakuje mi tutaj trochę manetek do zmiany rekuperacji i ustawiania siły tej rekuperacji, bo albo możemy jej nie mieć wcale, albo możemy właśnie włączyć One Pedal Driving i wtedy, czemu powiedziałem o tym zepsuciu płynności jazdy, bo jeśli nigdy nie jeździliście z czymś takim, to działa to w taki sposób, że odpuszczając gaz, samochód automatycznie zaczyna hamować i jest to takie trochę nienaturalne. Po co to natomiast jest? Oczywiście po to, aby odzyskiwać jak najwięcej energii. I to naprawdę działa. Tutaj po aktywacji tej opcji naprawdę możemy praktycznie zatrzymać się przez samo odpuszczenie gazu. I tym samym samochód będzie odzyskiwał jak najwięcej energii. Powiem szczerze, że ja za tym za bardzo nie przepadam, bo tak jak mówię, to jest nawet dla kierowcy trochę nienaturalne, a już szczególnie dla pasażerów. No ale jeśli liczycie na jak największe zasięgi, na odzyskiwanie energii, to jest bardzo dobra opcja. No ale właśnie, energii. Jak to tutaj wygląda z jej zużyciem? No to powiem Wam tak. Udawało mi się, jeżdżąc po Warszawie, zejść najniżej do zużycia około 20 kWh. Jeżdżąc delikatnie poza miastem do tych 80-90 na godzinę, powiedzmy 18, no ale wskakując na ekspresówkę to już było jakieś 24-25, a autostrada to nawet ponad 30. Zatem jak można łatwo przeliczyć, realny zasięg tego samochodu to będzie jakieś 250-300 km w trasie maksymalnie. No a jeżdżąc po mieście jest szansa, że dobijemy tutaj do 400 km, coś takiego. I powiem Wam szczerze, że 400 km zasięgu w mieście, w samochodzie elektrycznym, o całkiem fajnej mocy i dobrych osiągach, to jest dla mnie wartość akceptowalna. Jeśli chodzi o ładowanie, to możemy naładować ten samochód na ładowarce nawet o mocy 200 kW. Przy czym trzeba pamiętać, że jest coś takiego jak krzywa ładowania i nie przeliczajcie tego tak wprost, bo czasami ładowanie elektryka od 80% do 100 może być dłuższe niż od 10 do 80. Więc raczej ładujemy się do 80 i może to trwać pół godziny, może to trwać godzinę, może trochę dłużej, zależy jaką ładowarkę dostaniecie. No znaleźć 150 dzisiaj gdzieś na trasie różnie, raczej tam mamy te 50, więc wygląda to jak wygląda. Powiem też jeszcze słowo o fotelach, już nie o tej wełnie, ale o samej wygodzie foteli. Ja w jakiejś bardzo długiej trasie nie byłem, bo tak raczej elektrykami nie jeżdżę, ale jazda po mieście, czy gdzieś tam pod miastem, nie ma tu praktycznie trzymania bocznego, ale to jest jeden z tych samochodów, gdzie mnie to w ogóle nie przeszkadza. Ja tym samochodem jakoś bardzo dynamicznie nie jeżdżę, bo on mnie do tego w ogóle nie prowokuje, co jest dość dziwne przy samochodzie elektrycznym, ale sama wygoda tych foteli jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Natomiast na troszkę gorszym poziomie jest wyciszenie. Co może być trochę dziwne w przypadku Volvo, no ale tak tutaj jest. To nie jest co prawda samochód do latania 140 na godzinę, bo zużycie energii będzie wtedy mega duże, ale przy takiej prędkości czuć tutaj mocno, czy słychać tutaj mocno, szumy powietrza. Więc tak jak mówię, raczej tym samochodem się tak nie jeździ, no ale jeśli byście zamierzali właśnie tak podróżować, to zwróćcie uwagę na wyciszenie. I sprawdźcie to podczas jazdy testowej, czy to po prostu nie będzie Wam przeszkadzało. A, no i jeszcze jedna rzecz. To jest Volvo, czyli samochód z założenia, czy też może z wyobrażenia, bardzo komfortowy. A zawieszenie w tym samochodzie, moim zdaniem, jest dość sztywne, co może być dla wielu osób zaskakujące, więc naprawdę polecam, abyście nie jechali tylko po bardzo równej drodze, na przykład będąc na jazdach testowych, pojedźcie na drogę trochę bardziej nierówną, tam gdzie mamy jakieś poprzeczne nierówności. Jeśli szukacie tego samochodu, nie wiem, do podwożenia dziecka, zależy Wam na tym, żeby ten samochód był mega komfortowy, to sprawdźcie zawieszenie na nierównych drogach, żeby tutaj nie było potem jakiegoś rozczarowania. Dla mnie to zawieszenie jest super, bo ja właśnie takie zawieszenia lubię. Nie lubię jak wszystko buja, latam, pływam i tak dalej, ale to jest moja opinia. Opinię o zawieszeniu wyrabiajcie sobie zawsze sami, a nie na podstawie jakichś filmów na YouTubie, czy też, nie wiem, jakichś artykułów. Sprawdźcie to po prostu na nierównej drodze. Taka moja rada. No dobra, ale żeby sobie to wszystko podsumować i żeby wiedzieć, czy w ogóle takim samochodem można się zainteresować, to zadajmy to pytanie, czyli ile takie cacko kosztuje? Aktualny cennik C40 otwiera kwota 256 900 zł. Za wersję single motor standard dopłata do extended range to 9000 zł. Natomiast prezentowana dziś wersja Ultimate to minimum 280 900 zł.
No właśnie, aż chciałoby się porównać, co za te pieniądze możemy kupić chociażby w samym Volvo, ale w wersjach spalinowych, bo to będą naprawdę już zacne samochody, zacne modele. Ale z drugiej strony porównywać elektryki do aut spalinowych jest trochę bez sensu, więc tego robił nie będę. Oceńcie sami, czy to jest dobra cena, czy to jest cena może zła, może za wysoka. Ja nie chcę tu za nikogo decydować. Powiem natomiast, że mimo wymienienia kilku wad, mimo tego, że to jest samochód dużo słabszy niż ta wersja ponad 400-konna, mimo tego, że nie mam tutaj fantastycznego audio, jak to często jest w Volvo, za co ja te samochody uwielbiam, to paradoksalnie to jest jeden z najprzyjemniejszych elektryków, samochodów elektrycznych, jakimi od dawna jeździłem. Bardzo przyjemnie podróżuje mi się w tym samochodzie, pasuje mi tutaj zawieszenie, pasuje mi tutaj prowadzenie, podoba mi się wygląd, który jest taki trochę inny. Ten samochód jest, nie wiem, czy można tak powiedzieć o samochodzie, ale w jakimś sensie radosny. Zobaczcie na przykład na te światła z tyłu, one są inne. Dla mnie takie samochody dzisiaj, gdzie często, a szczególnie w ramach jednej marki, każdy samochód jest taki sam, to jest coś innego i ja za to C40 na pewno cenię. I podsumowując, dla tych, którzy szukają samochodu elektrycznego, na przykład na drugie auto w rodzinie, samochodu do miasta, a tych osób jest siłą rzeczy coraz więcej, to jest naprawdę ciekawa propozycja i ja na 100% nie rezygnowałbym ze sprawdzenia jej organoleptycznie, czy w zasadzie własnoręcznie. Co Wam zdecydowanie polecam. Polecam Wam też ocenienie tego materiału, jakieś tam wsparcie mentalne, bo nagranie go dzisiaj wymagało ode mnie naprawdę dużo samozaparcia i dużo środków przeciwbólowych. Także ja lecę z powrotem zbijać gorączkę, a Wy lećcie sobie zasubskrybować ten kanał, bo już niedługo kolejne materiały i będzie ich naprawdę coraz więcej. Mam nadzieję, że będą też coraz lepsze. Także co, widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!